sobotę w miejscowości Ołpiny w powiecie tarnowskim doszło do tragicznego wypadku. W trakcie prac polowych ciągnik sunął się ze skarpy, a 74-letni kierowca wypadł z kabiny pojazdu i został przygnieciony przez koła ciągnika. Mężczyzny nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia bada policja i tarnowska prokuratura. Ponad 20 razy interweniowali tarnowscy strażacy po niedzielnej nawałnicy, która przeszła nad regionem tarnowskim. Kilkanaście drzew zostało powalonych na lokalne drogi w gminie Skrzyszów, Pleśna i Zakliczyn. W Podtarnowskiej Ładnej zerwane zostały w kilku miejscach linie energetyczne. W Filipowicach w gminie Zakliczyn wiatr zerwał dach na domu jednorodzinnym, a także naruszył mury budynku, który strażacy zabezpieczyli plandekami. W Woźnicznej w gminie Pleśna drzewo przewróciło się na gminną świetlicę. Synoptycy w dalszym ciągu zapowiadają możliwość występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych. W miejscowości Wałruda pod Tarnowem upamiętniono 74. rocznicę akcji Trzeci Most, przeprowadzonej przez żołnierzy podziemia, w ramach której przychwycili oni oraz przekazali Anglikom niemiecką rakietę V2, ratując Wyspy Brytyjskie przed zniszczeniem. O tych, którzy uczestniczyli w tej akcji, mówili, oni ocalili Londyn. Ci żołnierze, nie żołnierze, ale partyzanci, w zasadzie żołnierze oddziałów AK Rozalia Radłowa i Weroniki w Wieczychowicach uczestniczyli w wielkiej akcji konspiracyjnej, która odbyła się 25 na 26 lipca 1944 roku, ale w dramatycznych okolicznościach, to co wspominałem. Niecałe 3 miesiące wcześniej została pacyfikowana cała gmina Wieczychowice, kilkanaście ofiar śmiertelnych. Tutaj pani Filarska, która nie chciała zdradzić kryjówki męża, została rozstrzelana. I w takiej atmosferze zostały te 5-tygodniowe przygotowania do akcji Trzeci Most. Determinacja tych żołnierzy. Jan Nowak Jeziorański, który był kurierem, młodym kurierem uczestniczącym w akcji Trzeci Most, powiedział tutaj w 1991 roku, że jeszcze nigdy w życiu nie widział determinacji chłopa polskiego w tym momencie, gdy oni próbowali po prostu wytransportować Dakotę, żeby mogła odlecieć do Brindisi. W uroczystościach udział wziął także ostatni żyjący uczestnik akcji Trzeci Most, pułkownik Zdzisław Basza, który w swym wystąpieniu podkreślał, że nie wolno nam zapomnieć o bohaterskich czynach Polaków. Zanim dostali od nas to, o czym myśmy nie wiedzieli, co to jest, nawiasem mówiąc, chciałem to grubo podkreślić, że my wysyłając tą pocztę do Anglii, wiedzieliśmy, że no, jak sobie wyrazić się, że skamleli, żeby jak najszybciej im tą przesyłkę posłać. Bo Anglikom już było ciasno, bo pewne części Londynu już zaczęły płonąć, bo Enigma, bo V, to nie było, nie był pocisk artyleryjski. Z tym podziękowaniem za to, czy myśmy nie powinni tutaj widzieć przedstawiciela Anglii, żeby powiedział, panowie, ci tutaj z tych wsi, dziękuję wam za to, żeście ocalili życie wielu ludziom z tego terenu. Cisza. I tak, kolejne, jak myśmy liczyli, to jeszcze by się znalazło parę spraw, ale ten, który wymieniłem, to rzeczy na wielką skalę, to sprawa wielu tysięcy ludzi. Nic. W pielęgnowaniu pamięci o tamtych wydarzeniach pomoc ma także projekt Mosty do Ludzi. Ta idea Trzeciego Mostu, która zgromadziła tyle osób, którzy potrafili pokonać siebie i potrafili zbudować coś, co połączyło ludzi, będzie kontynuowana w Zabawie, ponieważ chcemy zbudować taką potężną budowlę, która będzie miała nazwę Mosty do Ludzi. To będą 3 mosty, które będą tworzyły jedną wielką budowlę. W tej budowli będzie też taka część, która będzie poświęcona stałej wystawie historycznej o operacji Trzeci Most. I to nie będzie tylko wystawa dla wystawy, ale taki park historyczny, w którym będziemy chcieć młodych ludzi zachęcić do tego, żeby na bazie historii budowali wartości, które będą służyły ojczyźnie dzisiaj w tych warunkach, w tych możliwościach, jakie oni mają. Będzie to też budowla, która będzie łączyła nas, abyśmy mogli świętować. To będzie scena wielofunkcyjna, gdzie będą msze święte za ojczyznę, ale też będą okazje, żeby przez wyświetlanie filmów, konferencje, przez spotkania z ludźmi, po prostu integrować się. W wydarzeniu udział wzięli kombatanci, przedstawiciele Związku Żołnierzy Armii Krajowej, samorządowcy, politycy oraz mieszkańcy.
Piłkarze Brukbetu Termaliki Nieciecza zwyciężyli w wyjazdowym meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała 2-1. Spotkanie rozegrano w ramach drugiej kolejki Fortuna pierwszej ligi. W 19 minucie Purecze dał prowadzenie drużynie gości. W 59 minucie po dośrodkowaniu w pole karne wyrównał Kacper Kostosz. Zaś 6 minut później bramkarza gospodarzy pokonał Władysław Skutkowskis. Pomimo tego, że od 85 minuty Brukbet Nieciecza grała w dziesiątkę z uwagi na czerwoną kartkę Bartosza Szeligi, to Podbeskidzie nie potrafiło skutecznie wykorzystać swej przewagi. Kolejny mecz Słonie rozegrają na własnym boisku w najbliższą sobotę. Ich rywalem będzie ŁKS Łódź. 38-52. Takim rezultatem zakończyło się niedzielne spotkanie pomiędzy grupą Azoty Unią Tarnów a Cash Broker Stalą Gorzów. Sytuacja tarnowian jest teraz bardzo trudna. Początek spotkania należał do gospodarzy, którzy po dwóch biegach prowadzili 9-3. Jednak z biegu na bieg to goście wykazywali się większą skutecznością i po 8 gonitwach prowadzili już 26-22. Doskonale dysponowani tego dnia Kasprzak i Zmarzlik, którzy na swoim koncie zanotowali po 14 punktów, poprowadzili Stal do zwycięstwa. 9-8. Oczek zapisał na swoim koncie także Martin Waculik, tego dnia niezwykle ciepło przywitany przez tarnowską publiczność. Wśród tarnowian najlepiej punktował Niki Petersen, zdobywca 9 oczek, i Peter Kildemann, który ukończył spotkanie z dorobkiem 8 punktów. Jaskółki mają na swoim koncie 8 punktów i zajmują 7 miejsce w ligowej tabeli. Na 6 miejscu uplasował się Mr. Garden GKM Grudziądz z tym samym dorobkiem punktowym, ale wygraną w dwumeczu z tarnowianami. Ostatnie miejsce zajmuje Faluba z Zielona Góra. Przed Żużlowcami Grupy Azoty Unitarnów trudne wyjazdowe spotkanie z drużyną Getwell Toruń, które zaplanowano na 12 sierpnia.